kiedy przeczytałem dzisiejszy fragment listu do Hebrajczyków, uświadomiłem sobie, że wszystko w tym tekście przez ten przedostatni fragment zmierza ku końcowi. Zawiera jakby takie rady końcowe, które się powtarzają zwykle, jeżeli z kimś korespondujemy dłuższy czas. Przypomniałem sobie przy okazji też zbiór listów, jaki się zachował od bardzo prostej kobiety wiejskiej z Podkarpacia, która nie miała jakichś wytrawnych kierowników duchowych, nie uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych, ale odkryła w sobie, dzięki pewnie zwyczajnej, comiesięcznej spowiedzi u księdza proboszcza, że może być kierownikiem duchowym dla swoich dzieci. Wybrała sobie przy tym jedną córkę i przekazywała jej wiele wskazań dla jej życia i także przypominała jej, że kiedy ona zamknie oczy, żeby to ta jej córka była odpowiedzialna, czuła się odpowiedzialna za swoje rodzeństwo i za dzieci, które się urodzą z jej braci i sióstr. Przypomniałem sobie dlatego, że bardzo często powtarzały się na koniec tych listów pisanych do córki pewne stałe tematy, a więc miłość, która powinna być w rodzinie, a więc sprawy małżeńskie, na przykład piękne tłumaczenie trudnego charakteru męża, wezwanie do tego, żeby mu wybaczyć, wezwanie do tego, żeby jakoś przetrzymać jakiś pomysł, który się nagle zrodził i za bardzo nie ma sensu. Troski materialne, które także małżonek jakby współgenerował, czy generował raczej, bo sobie umyślił budować dom, a za bardzo nie było środków na to. Wreszcie także i temat, który się pojawia w tym dzisiejszym fragmencie, mianowicie odniesienie do naszych przewodników duchowych. Piękne listy, które pokazują, jak Pan Bóg może gdzieś tam w zapadłej wiosce na Podkarpaciu tak bardzo prowadzić duszę, która jest otwarta na Jego działanie, która się modli, która czyta literaturę religijną i która po prostu korzysta ze spowiedzi, jaką praktykujemy comiesięczną pierwszy piątek. Tak też w tym dzisiejszym końcowym niemalże akordzie, ponieważ będzie już tylko jutrzejszy fragment, wezwanie słyszymy najpierw do miłości takiej, która jest w rodzinie i która także powinna być taka w Kościele. Słyszymy wezwanie do tego, żeby małżeństwo było święte, żeby nie było skalane przez grzechy, które są bardzo różne w odniesieniu do małżeństwa. Słyszymy wreszcie upomnienie, żeby człowiek za bardzo się nie przejmował, nie alarmował, nie uważał tego za coś najważniejszego, mianowicie posiadanie albo też narzekanie na to, że zbyt mało posiada. I wreszcie to piękne zakończenie. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. W naszej diecezji wspominamy księdza Palarczyka, księdza, który długo żył, stosunkowo przeżył 55 lat w kapłaństwie, był niemal 30 lat proboszczem w jednej parafii i mogliśmy być bardzo mile zaskoczeni, jak bardzo wielu młodych ludzi w średnim wieku w internecie dziękowało mu z wdzięczną pamięcią za to wszystko, co zrobił dla nich, kiedy byli małymi dziećmi, kiedy dorastali, kiedy zakładali rodziny. O taką pamięć upominał się także autor listu do Hebrajczyków, dla tych, którzy nas kształtowali przez słowo, przez sakramenty, przez nauczanie. Nasi pasterze, nasi przełożeni, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.